Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i chwila. Tak, dzisiaj mnie widzicie, ale to nie jest przez walentynki, tylko przez to. Big Fishing Adventure 3, The Trial. Nie wierzyłem, że Sega jednak to zrobi, bo jak widzicie, to jest oficjalny fanpage Sonika na Twitterze. No i jestem tutaj i praktycznie nie wierzę w to, co widzę, więc zagramy w to sobie. Bo włączyłem to i coś się ukazało. Więc wybaczcie, że dzisiaj nie ma LEGO Star Wars, ale też na początek mam informację. Nie było live streama, ponieważ miałem pewne problemy z komputerem. Więc po prostu zrobimy prawie jak w zeszłym tygodniu, tylko że po prostu piątek, sobota, wtedy będą live streamy. Oczywiście od godziny 17, tak, 17, gdzie będziemy grać w Sonic Adventure DX. Następne moje nagrania będą lecieć z zapasu, który sobie zrobiłem w tym tygodniu, w poniedziałek. I trochę chyba też we wtorek. Chyba tak. Ten post wyszedł wczoraj, bodajże, no, 1 kwietnia. No i zobaczymy, o co chodzi. Więc w wczorajszym odcinku z Minecrafta nic nie wspomniałem o tym, bo po prostu nagrywam to w poniedziałek. Więc dobra, wejdziemy w to. O Jezu, boję się. W ogóle widzicie też moją myszkę. Boże, ja się boję. Wolelibyśmy, abyś używał klasycznego kontrolera z Mega Drive'a, ale to nie jest jeszcze możliwe na ten moment. Weź pod uwagę kontrolki, które właśnie ci się wyświetlają. Wtedy kliknij start, by zacząć, więc rozpoczynamy. Nie widzicie? O kurde, nie! Moment. O, teraz. To jest praca parodii stworzona przez fanów. Proszę, nie bierz tego na serio. Nawet jeżeli... Większość z was to zrobi, tak czy siak. Big the Cat i wszystkie powiązane postacie są własnością Segi i Sonic Teamu 2016. Pierdziele. Ale nie no, świetnie. Świetnie to zrobili. Właściwie jak widzicie, w ogóle z tyłu jest Big w stylu Sonic Adventure 2. W sensie Sonic Adventure 2, bo w Sonic Adventure 2... Są takie artworki postaci, bardzo fajne, bardzo mi się podobają, i to jest tak zrobiony Big. No zobaczmy, jak to wygląda. W ogóle to jest parodia, że wszyscy czekają na Sonic Adventure 3. Big Fishing Adventure 3. Świetnie. No dobra, zacznijmy. Moje imię to Big. Jestem kotem. Lubię się zrelaksować i łowić z moim najlepszym przyjacielem, żabkiem, ramię w ramię. W ogóle taka była śmieszna rzecz, bo nagrałem też, właśnie powiedziałem, historię Biga i po prostu ona będzie w środę. Ale nie mogę się zrelaksować dzisiaj. Muszę ukończyć moją grę. Ona ma wyjść wkrótce. Big. Wiecie. Zarzucił swoją wędką, rozwalając przyciski na panelu kontrolnym. To jest w ogóle
render scenerii z Sonic'a Adventure 2. To jest Canyon Core. Canyon Core? Coś w tym stylu. Nie mogę się doczekać, póki wszyscy w to nie zagrają. To będzie najlepsza gra z moim imieniem w tytule. Dobra. Czy to nie... czy to nie prawda w Żabku? Żabek to jest oficjalne tłumaczenie zrobione przez Jetix, więc po prostu tak, takie uchwalenie Jetixa, ja to tak mówię. Wolę łowić, ale nie mogę napisać tego na pudle? Zobaczmy, ile udało mi się skończyć. Eclipse Canyon, właśnie. O Jezus Maria. Nie. Ej, to jest zrobione od nowa. O ja pierdziele. Ej, to epicko wygląda. Jak dla mnie to epicko wygląda. W sensie sceneria, bo to jest dokładnie Sonic Adventure 2, tylko zrobione od nowa. Ja pierdziele, jak to pięknie wygląda. W ogóle to, co tutaj widzicie, to jest mój mikrofon na statywie. Jezu! Przepraszam za wszelkie szumy, jakie mogły się teraz zdarzyć. Chciałem się po prostu pochwalić. Okej. Big wsadził swoją wędkę. To się źle skończy, o Boże. W centrum konsoli Eclipse Canyon. W komputerze Eclipse Canyon. Wyglądam śmiesznie. Może potrzebuję koloru. Jak długo... Ile mi pozostało, dopóki nie wyjdzie? O-o. To ma wyjść jutro! Żabku? Masz jakąś farbę? To jest w ogóle Sonic Channel. Strona japońska. Oni mają epickie właśnie... rysunki z Sonika, polecam ogólnie. Można sobie jako, wiecie, tapety ustawiać. Trzy magiczne kropki. Drogi uciekł. Okej, kumplu. Poczekam tutaj. Komputer bika. Frogi, czy już wróciłeś? Byłeś... nie... zniknąłeś na godziny. Nie było cię godzinami, czy coś w tym stylu. Aczkolwiek żaden odpowiadający Ribbit nie... Nie dostał w odpowiedzi. O! O nie! O kurde, nawiązanie do SIDX! O nie, mój... Płaziasty przyjaciel zniknął. Jezu, nawiązanie do SIDX! Będziecie wiedzieli, o co mi chodzi w... odcinku. Ja pierdzielę. Ej, no fajnie to zrobili. Muszę go znaleźć. Musiał się zgubić tutaj. Musiał się tu zgubić. Mam pomóc w skończeniu tego. nie mam zielonego pojęcia o programowaniu. Don't know anything about
don't know a thing, to jest praktycznie to samo, co, nasz, co u nas, nie mieć zielonego pojęcia. Dobra. Trzymaj się, frogi, nadchodzę! Teraz się zacznie gra. I w końcu Big rozpoczął swoją podróż. Podróż przez tajemne sektory tego... Aha, czyli to po prostu jest tekstówka, którą muszę czytać cały czas. Świetnie. Żabek, gdzie jesteś? Ej, to też jest SA2. I znowu to jest renderowane od nowa. Ja pierdzielę. Świetne. I ta muzyka w ogóle. Junsena o pełną parą. Szukałem wszędzie. Ale nie mam pojęcia, gdzie on poszedł. Nawet nie zostawił notki tym razem. Mam nadzieję, że jest cały. Bo... Nie mów mi, że znowu szukasz tej żaby. Huh? O, witaj. Into the face. Jesteś pewien, że jesteście w ogóle przyjaciółmi? Wygląda na to, że cały czas od ciebie ucieka. Próbuję od ciebie uciec. Hej, ja i on byliśmy przyjacielami od lat. Z mojego doświadczenia nie możesz ufać nikomu. Nawet tym, których zaprogramowałem. O, czy widziałeś... Ej, mam tu wybór, lol. Dlaczego... Czy widziałeś żabka? Dlaczego jesteś tak zły? Why are you so angry? Jestem... Przykro mi, ale... się mylisz, kocie. Nie, w ogóle nie jestem zły. Właściwie... jestem... delighted. To chyba będzie uniesiony? Albo w niebiosa. To dobrze. Dla mnie? Dla mnie, nie dla ciebie. Co? Słyszałem przez... Grapevine, więc to jest. Powiedzmy, że szyby wentylacyjne. Że pewna grupa grupa ludzi robi spin-off gry, w składzie którym mają być najbardziej ukochane postacie w marce. O, wiem o tym. Co? Skąd wiesz, jak się dowiedziałeś, że ja dostaję kolejny wspaniały tytuł? Czyżby Dr. Robotnik's Main Bane Machine 2? O Boże, czekałem na tą grę całe życie! Nie no, żartuję. Ty, kto by chciał w to grać? Nie masz wyobraźni. Wyobraź to sobie. Świetny, wspaniały Dr. Eggman. Najlepsza postać w marce. Jak bardzo podekscytowani ludzie byli, kiedy dostali szansę grać jako ja w Sonic Adventure 2. Nawiązuje to z SA2. Ludzie... Oni sobie robią żarty, ale ja jestem w 100% pewien, że gra na 25-lecie to będzie SA 3, czyli Sonic Adventure 3. Jestem tego pewien po prostu chwilę, mam się kamerka, o. Jestem pewien, że to będzie SA 3. No
Dobra, rozpocznijmy dalej. Odpowiedź jest bardzo. Porównaj to do tego, jak bardzo byli podekscytowani, kiedy kontrolowali ciebie. Wszyscy kochają łowienie ryb. I co z moją grą solo? Tak, wyglądałem trochę dziwnie w niej, ale Mean Bean Machine było niezwykłym hitem. Tak szczerze powiedziawszy, to Mean Bean Machine dlatego on mówi, że tutaj trochę dziwnie wyglądał, ponieważ Mean Bean Machine polegało na tym, że tam były sprite'y z Sad AM i dlatego dziwnie wyglądałem w niej. Muszę złożyć wizytę w ofisie. W biurze. Moja gra powinna wyjść jutro. I nie słyszałem słowa od teamu developującego. Nic nie słyszałem od teamu od ludzi, którzy ją tworzą. Jeżeli ona nie jest do wydania, nie wiem co to znaczy właściwie snaf, ktoś naprawdę za to zapłaci. To dziwne. Twoja gra wychodzi tego samego dnia, co moja. Co? Tak, twoja gra nie jest... Nie chodzi w niej o łowienie ryb. Czy nie? Ale... Poczekaj. Niech zobaczę mojego Twittera. Powiedziałem Orbotowi i Kibotowi to... by podwójnie sprowadzić by sprawdzić moje źródła. Kiedy ostatnio został... kiedy ostatni raz strona Dreamcasta na IGN nie została zaktualizowana. Co jest? Nic. Nic, tylko najdłuższy... najdłuższy żart rujnuje moje szanse, by zostać pokochany przez masy. Może zawsze połowić ze mną. Chwila, moment. Myślałem, że zostałeś odrzucony lata temu. I tu właśnie jest nawiązanie do tego. Po Sony Chronicles The Dark Brotherhood Sega ogłosiła, że Big już nigdy nie będzie że już raczej nigdy nie będzie wykorzystywany w żadnej grze z Sonikiem, co jest smutne jak dla mnie. Że kolejna postać została tak samo jak Mighty, Ray... Jeszcze... Marine praktycznie też została. Chociaż teraz jest ta, Styx, więc nie wiem. Więc no, właśnie Sega odrzuciła praktycznie Biga i powiedziała, że to jest po prostu postać zapasowa, że jak już coś, to jego damy jako easter egg albo coś. Coś w tym stylu. No nie pamiętam tego. Pomogłem Sonicowi biegać albo uciec w jego ostatniej grze, tak czy siak. Ostatnia gra Sonika w tym uniwersum to jest Lost World. O co tu chodzi?
W SA2 był easter egg z Bigiem, gdzie praktycznie obydwoje uciekali przed trackiem Gunna, ale to już jest troszeczkę porąbane. W Lost World Big się nie pojawił ani razu. Boom też nie. Więc nie wiem, o co chodzi. Nic, tylko wspaniałe cameo. No, czyli po prostu nie był częścią gry, tylko po prostu było go widać. Przyznaj to. Strzeliłeś, Big. I ta gra temu to dowodzi. Temu dowie? Nie wiem. Jeżeli w ogóle wyjdzie. Wiecie co? Ja mam dziwne wrażenie, że to jest robione w czymś na rodzaj novelty. Coś w tym stylu. Długo nad tym pracowałem. Ciężko nad tym pracowałem. Naprawdę? Co zrobiłeś? Zrobiłem dużo power napping. Aha! Niesamowitych drzemek. To nie brzmi obiecująco. Więc twoja porażka tylko będzie otwierała drogę do mojego sukcesu. Może nawet będę mógł wziąć trochę twojego budżetu. Ile dostałeś? $5. To jest fundusz w tych czasach? Mogę zarobić więcej przez sprzedawanie starych komiksów z Sonikiem, które mam w mojej bazie. No cóż, czas by mój plan poszedł w akcję. Mam nadzieję, że zrozumiesz, że nie mogę cię zaprosić. Patrząc na to, że muszę zanulować twoją grę. Nie można mieć dwóch produktów dominujących o miejsce w półkach w tym samym czasie. Doktor Eggman zniknął. Dźwięk jakiegoś transportera brzdąka w powietrzu. Czy wszystko nie jest teraz elektroniczne, w sensie, że wiecie, Steam i te sprawy? To nie brzmi za dobrze. Muszę znaleźć Żabka, więc będzie mógł mi pomóc. Może wrócił do domu. Może powinienem użyć transportowego czegoś. Zaraz, czy to nie jest statek kosmiczny? Użyjemy transportera. Ale jak ja mam się dostać do transportera? Do pokoju transportera? To miejsce jest jak labirynt. Mam nadzieję, że nie zgubię się. Sega Master System 1986. To jest... O Jezu... To jest wersja gwizdałkowa... pierwsza... Jedynego... Jak mam to do Sega Master System? No, że ktoś gwizdze
temat muzyczny Biga z SA3. Świetne. Uwielbiam to. Może mi nie wierzycie, ale na serio temat Biga w SA3... SA2... Nie tu. SA1 w Sonic Adventure DX naprawdę mi się podoba. Zaraz. Szybciej, Big! Ale na serio, jako Maze, ale coś świetne jest zawiązanie. Tylko, że Master System czegoś takiego by nie uciągnął w życiu. Ale wreszcie coś robię w tej grze. Nie polegającym na czytaniu i... Jakbym nagrywał to po angielsku, to byłoby znacznie mi łatwiej. Ale nie, ja co? Po polsku. No spoko. Ja jestem mistrz takich gierek. Tak szczerze, to jak byłem mały, to na takich... Nie gierkach, tylko po prostu... Ja wiecz, takich... gazetkach. Rzeczach po prostu po prostu w gazetkach były często takie właśnie labiryntówki i ja w coś takiego sobie grałem. Udało mi się jak uda mi się to jak ja to mam uruchomić. Bierze swoją zaufaną wędkę. Big wchodzi w interakcję z elektroniką. Jedyną rzecz, jedyną możliwą drogą, jaką potrafi walić swoim akcesorium o panel kontrolny. Ten odcinek ten film będzie długi, bo ja nie wiem ile ta gra właściwie może trwać. Właściwie. Na szczęście transporter odpalił się. Ciekawe, czy to jest dosłownie czy w przenośni. Trzymaj się żabek, nadcho. Miasto. 359. Chodzę. Station Square, o Boże. To jest na nowo wyrenderowane, bo zobaczcie, jakie są cienie w ogóle. Nie. SA3. Jeżeli to nie będzie Sonic Adventure 3, to ja po prostu wychodzę. Ja wychodzę, idę grać w Sonic Boom Rise of Lyric. Właściwie po tym odcinku sprawdzę, czy to jest w Javie napisane, czy coś w tym stylu. I może kiedyś zrobię do tego spostrzeżenie. Nie jestem pewien, ale może się postaram. Czuję się śmiesznie. Gdzie ja jestem? Big zauważył metalowe pudełko Gun. Przed chwilą to mówiłem. Ta skrzynka jest... wiecie, lśni, błyszczy. Ciekawi mnie, co jest w środku. Powinien zostawić ją w spokoju. Z ruchem swojej... wędki. Big the Cat rozwalił Gleaming, więc znaczy rozwalił w drobny mak pudło, skrzynkę. Lecz nic się nie stało.
powinienem spróbować znowu. Jestem silny. O-o. Rzucił jeszcze raz. Ale tylko powtarzający się odgłos pełnego zabezpieczenia odpowiedział mu. Muszę mieć lepszą przynętę. Będę musiał wrócić to później. Unfamiliar. Dobra. Jeszcze raz. Big wchodzi w nieznane terytorium, szukając swojego płazowego przyjaciela. Żabek? Gdzie jesteś? Próbuję cię znaleźć, ale to trudne w tym miejscu. O, Sonic. Wow! Hey there, Big! Long time no see! Wow! Hey there, Big! Long time no see! Jason Griffith i... Wow! Hey there, Big! Long time no see! Roger Craigsmith. Wow! Cześć, Big! Dawno się nie widzieliśmy. Ale nie no, wszystkie tutaj sprawy zostały ładnie namalowane właściwie. Witaj. Co tutaj robisz? Co tutaj robisz? Niech zgadnę. Żabek. Czego widziałeś? Obawiam się, że nie, Big. Szukam starego Eggheada. Mały ptak. O Boże. Mały ptak powiedział mi, że... gdzieś się tu kręcił. Pewnie to nic dobrego. Próbuję jakoś Ryana Drummonda naśladować, ale mi to zupełnie nie wychodzi. Bardziej wolę Jasona Griffitha naśladować. Tak, nie jest zbyt szczęśliwy z powodu mojej gry. Twojej gry? Masz na myśli ten... LCD-ek? LCD? Aha, no. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Big też dostał swoją gierkę, taką McDonaldową, że wiecie, elektroniczną. Nie! Moja gra o wędkowaniu. Ona była... Była? Ona jest ściśle tajna. O! Ha! Myślałem, że to był żart, bo... wróćmy jeszcze raz na Twittera. Ponieważ... oni właśnie często mówili o... Big's Big Fishing Adventure 3. O, na przykład tutaj. Uf. Więc no, często oni wspominali. Teraz no, często na przykład tutaj jest i tajemnicze numery. Mówię wam, często właśnie coś takiego było. Ale wracamy. O. Myślałem, że to był jakiś żart. A, to jest... Myślałem, że to był jakiś ciągnący żart. I wiesz, jak ja bardzo lubię biegać. To jest właśnie żart to, że to jest running, a nie da się tego przetłumaczyć jako running joke jakoś, żeby to brzmiało jakoś normalnie, więc to jest, no, żart w żarcie, że tak to nazwę.
za dużo trochę do mojego leaking. Czy leaking to jest lizanie? To jest za dużo dla mojego gustu. Wiedziałem, że czuję jajko gotowane na twardo w pobliżu. Czułeś? Cisza! Oboje. A więc... Ruszyłeś o pomoc do Sonika, ha? Jeżeli ktokolwiek wie, jak zniszczyć grę, to on. Ojeny. Ale to był pocisk akurat. Nie musisz być zły. Oto... Jak twoja jedyna gra nie była nawet twoja. Zaczynajmy. I to jest właściwie prawda, bo... Dr. Robotnik, Man Bean Machine. Chyba tak? No, Man Bean Machine. To prawie taka sama sytuacja jak z Super Mario Brothers 2. Amerykańskie i europejskie. To jest na serio, po prostu... To po prostu reskin najzwyczajniej w świecie. Tak, o. Odrzuć się, Sonic. To jest pomiędzy mną i kotem. Co ja zrobiłem? Czy to nie jasne? Może tam. Schrzaniłeś, zanim jeszcze to rozpocząłeś. Spędzać czas na jakimś symulatorze łowienia ryb zamiast iść do nowego budynku, nowego Eggman Landu. To niezbyt miłe. Jestem znany z bycia z gentlemanem. Skular. Czy jest skular? Pixel uczy się angielskiego. Czony. Naukowcem. Biegaczem sprintowym. Sprinterem. I to jest akurat kolejny żart, ponieważ jeżeli pamiętacie, to Eggman zawsze nam uciekał w klasycznych grach. Nikt nigdy nie powiedział, że muszę być miły. Sprinterem? To najśmieszniejsza rzecz, jaką słyszałem przez cały dzień. Nigdy nie pytałeś, dlaczego nie możesz mnie złapać, kiedy uciekam do moich wspaniałych... mechanizmów. Nasłuchałem się zbyt dużo. Odsuń się, Big. Zniszczę to gadające jako. I kolejne nawiązanie do SADX. Kolejne nawiązanie do jajka. Sonic, myślałem, że jesteś lepszy niż to. Okej. Okay. Mogę pomóc. Wiesz co? Okej. Okay. Okej. Okay. Zawsze mogę cię nazywać dupnikiem. I tak, bat to jest dupa, więc po prostu dupnik. Stare, ale jare.
Bardzo mądre. Bandniki, atakujcie! Muzyka Sensei 2? O Boże. Wspaniała bitwa się rozpoczęła. Lecz koniec końców Sonic zwycięża. Czy to wszystko na co się stać, Eggman? Mogę to robić całą noc. Ten budżet 5-dolarowy naprawdę... Putting a cramp in my style. Psuje mój styl. Co? To by powinno być chyba here. Spokojnie. Metal Sonic? Czy możesz mi odczytać? Usłyszeć? Nie wiem, co to właśnie miało być. Znowu? czy to twoje idę, kiedy coś źle idzie? Wiesz, ile razy go pokonałem. Nie, to... To jest nieważne. Boom. Kurde. Moje rado zostało... zniszczone podczas walki. Jej! Z czego się cieszysz? Wiem, że jesteś... lovable toad. Więc to znaczy... że jesteś, nie wiem... idiotą? Lovable toad. Mam przecież tłumacz, jestem idiotą. Lovable toad. Kochany toad. Głupek. Ukochanym głupkiem. Ale nie możesz spodziewać się, że to będzie działać. Hej! Pomyśl o tym logicznie. Co te wszystkie recenzje na temat Sonic Adventure mówią? Prawie uniwersalne... słabienie tego. Z wyjątkiem jednego segmentu. Twojego. To jest powód, dlaczego nie byłeś niczym, tylko cameo w sequelu. To koniec. Jak myślisz, kim jesteś tak w ogóle? Powiedziałem, że to jest pomiędzy mną i kotem. Nie porwałem twojego żabiego przyjaciela, ale wiem, gdzie poszedł. I najszybszą drogą jest przez labirynt. Więc wybierz. Wybierz, albo skocz tam i spróbuj zrobić coś, co nikt nie chce. Albo odsuń się i pozwól Imperium Eggmana urosnąć. Nie pozwól, by on z tobą pogrywał, Big. Labirynt brzmi strasznie, ale muszę uratować żabka. Zawsze mogę połowić później. Łowienie, ja pierdzielę. Dobra. Muszę uratować żabka. Uważaj, frogi, żabek. Nadchodzę znowu. Ha? Ho, ho, ho. Czy myślałeś, że to będzie tak łatwe? Żabek. Uważaj, Bik, nie możesz mu ufać.
To nieprawda. Kłamie tylko 99 ze 100 razy. I co największe kłamstwo ze wszystkich? Ty okropny. Nie byłem... Nawet nie próbowałem cię pokonać tym razem. Ale jeżeli próbujesz pokonać moich przyjaciół, próbujesz pokonać również i mnie. Myślałem, że nauczyłeś się na tym na South Island. W porządku. Ruszajmy, jeden na jeden. Mój Eggmobile ma zawsze nowe triki w swoich rękawach. Czy potrzebujesz mojej pomocy? Masz większe plany, by skończyć. Słyszałem, że otworzyli pociąg do Mystic Ruins. Ojeny. Nie dziwię się, że scenariusz tutaj został na 100% napisany przez Arona Webera. Ponieważ jest McNewsher, czyli pierwszy raz to się pojawiło w Sonic Colors. Wtedy właśnie Alan Weber zaczął pisać scenariusze do gier Sony. Bla bla bla. Powinieneś dotrzeć do domu szybko. Zajmę się McNewsherem, więc będziesz mógł znaleźć żabka. Dziękuję. Sonic, twój materiał naprawdę potrzebuje aktualizacji. Kolejne nawiązanie do Sonic Adventure 2. I nagle dwóch tytanów znowu zaczęło walczyć. Jak nigdy przez te 25 lat, bo jest 25-lecie, dać szansę Bigowi, by uciec z miasta. I wrócić do jednego miejsca, gdzie czuję się dobrze. Riverbird. Żabek, gdzie jesteś? O, widzę cię. Lepiej cię wyłowię. Czekałem zbyt długo. Fish for Froggy. Choose your drop point with the D-pad, cousin through with C, Ojeny, to jest jak... To jest dokładnie prawie jakby... Ale wreszcie coś znowu robię. To jest chyba... Ale muszę... To jest chyba nawiązanie do Cat Goes Fishing. Kurde. Tylko pytanie jest takie. Jak ja mam wyłowić później żabka? Ha, czyli tak, spoko. Ta muzyka z Sensei DX. Przez to, że tu nie ma żyć, niestety. Nie uda mi się. Dobra. Po prostu zakończę. Okej. Nie. Chcę od razu żabka złapać, bo to jest hamowa właściwie. Dobra. Dobra, żeby chodź tu.
Tak od razu żabka, ja pierdzielę. Jakie to zmiany poczynię. Ale ten sprite biga jest bardzo ładny, przyznam. Dziękuję, dziękuję. Chatka biga. Żabek, tu jesteś. Bałem się, dobry kumplu. Aha, enter. Wiem. Martwiłem się również. Nie myśl, że... nie sądzę, byśmy zdążyli z tym do jutra. Co? Rozmawiałeś do nich? Są w porządku z delayem? To dobrze. Ja pierdzielę! Nie! Zrobili nawiązanie do 06. Serio? To już jest hamowa. Nie chcę, by moja gra była tak jak ta sprzed 10 lat. Wiecie, jaki dzisiaj mamy rok? 2016. Jaki był 10 lat temu rok? 2006. A co wtedy wyszło? Moja ukochana gra. Moja ukochana gra. Sonic the Hedgehog 2006. Dobra, później to tam burza. Nie, to już jest hamowa. Wiem. Powinniśmy się zabrać do roboty teraz, ale jestem zmęczony. Jeszcze jedna drzemka nie powinna zabawić, prawda? Tak. To... Jaki epicki cover! Epicki cover. To nie jest oryginał. Tak, to jest moc tekstu. Dnia żartownicza. Ale nie, świetny cover. John Snow! Ty. Ja. Muszę gdzieś znaleźć ten cover. O. Big the Cat. Usiadł. Drapiąc się pod swojej klacie. Ziewając. Kolejne nawiązanie do essay one. Ambienty Mystic Ruins wypełniają jego uszy. Moje imię to Big. Jestem kotem. I właśnie miałem najstraszniejszy sen. Muszę opowiedzieć go mojemu najlepszemu przyjacielowi Żabkowi. Żabek? Gdzie jesteś? I tu chodzi, nie jestem pewien, czy tu chodzi o, wiecie, pełną wersję z Big's Big Fishing Adventure 3, ale coming soon.
Jestem tylko ciekaw jednego właściwie. Czy jeżeli zrobię coś takiego? Nie, nie ma tutaj easter egga z level selectem. Więc tak będzie to było na tyle z Big Big Fishing Adventure 3. 5, prawie godzina odcinka, ja nie mogę. Więc tak ludzie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa, pa.